Proszę pani, jak pani podoba się dzisiejsze przedstawienie Czarodziejski flirt Mozarta? Ja w ogóle bardzo lubię Czarodziejski flirt i widziałam go wiele razy i podoba mi się, tylko jest strasznie mała scena i strasznie dużo ludzi, ale bardzo mi się podoba scenografia, która jest taka nieprzesadna, dyskretna i bardzo ładne kostiumy i naprawdę ładnie śpiewają, znaczy bardzo jestem zadowolona. Taki bardzo, bardzo relaksujący spektakl, tylko miejsca mało miejsca, jest dwa razy za dużo ludzi na scenie. A proszę powiedzieć pani osobiście, lubi słuchać operę, lubi pani chodzić do teatru lub do opery kameralnej, tak jak dzisiaj? Do opery kameralnej to ja wolę chodzić do dużej opery, dlatego że to jest, opera kameralna jest strasznie mała. Ja tak strasznie rozpaczam, że ona jest taka mała, ale słyszałam, że ma nową siedzibę na basenie i że na Konopnickiej i że to się jakoś powiększy. Ja robiłam do Teatru Wielkiego kostiumy i scenografię, także ja lubię operę. A jakby pani miała porównać poprzednie inscenizacje właśnie danego spektaklu z tym dzisiejszym w nowej formie? To nie jest nowa forma, to jest bardzo tradycyjna forma. To nie ma w sobie nic nowego ani nic nowoczesnego i to jest cała siła tego spektaklu, bo to jest spektakl... Myślę, że bardzo podobnie był wystawiany, gdyby nie to, że nie śpiewały kobiety, tylko mężczyźni damskie role, to myślę, że w czasach Mozarta on byłby bardzo podobny, tyle że biżuteria byłaby prawdziwa. Natomiast trudno jest zrobić czarodziejski flet, który byłby awangardowy, chociaż myślę, że by się dało. Tylko więcej miejsca, stanowczo więcej miejsca i więcej światła, bo jest bardzo ciemna scena i bardzo to przeszkadza. Gdzie my panią ponownie zobaczymy? Czy pani obecnie pracuje nad nowym projektem lub ewentualnie coś nowego, czym może pani nas zaskoczyć? Ja, proszę pana, ja cały czas zaskakuję. W tej chwili zaskoczyłam. 3 tygodnie temu miałam wernisaż takiej książki instalacji. Poemat Dobrze Majakowskiego, a teraz będę Państwa zaskakiwała, bo napisałam taki autowywiad, książkę napisałam, która będzie w listopadzie wychodziła, także ja cały czas coś robię. A właśnie mówiąc o tej najnowszej książce, która będzie teraz wychodzić, pod jakim tytułem ona ukaże się? Ona się ukaże, proszę Pana, pod tytułem... Będzie, część będzie jedna ze zdjęciami, będzie się nazywała Instagram, a będzie książka miała tytuł Selfie, czyli autoportret.